Biskup Świdnicki odwiedził szkołę na Gaju. Bądź pozdrowiony, gościu nasz, w radosne progi nasze wejdź. Słowa tej pieśni powitały nietypowego gościa w progach zespołu szkolno-przedszkolnego nr 2 w dzielnicy Gaj. No takie spotkania są na pewno wielkim przeżyciem i dla dzieci, takim duchowym przeżyciem i dla dzieci, i dla nas. Możemy się tutaj zaprezentować jako szkoła, możemy zaprezentować umiejętności naszych dzieci również, to czy jak je wychowujemy. Możemy pokazać, że to wychowanie właśnie to nie jest tylko wychowanie, przekazywanie wiedzy, ale również to jest takie wychowanie duchowe na takiego porządnego, prawego obywatela, wychowanego w miłości do innych ludzi, niosącego pomoc, takiego, który wszystkich traktuje z miłością, który jest każdemu oddany. I w ten sposób na pewno nasze dzieci dzięki takim wizytom będą lepsze, bo same widzą, że przyjeżdża ktoś, kto też od kogo emanuje ten spokój, taka miłość i na pewno bardzo dużo dzieci z tego spotkania dzisiejszego wyniosły. Placówkę przy okazji wizytacji w parafii odwiedził jego eminencja ksiądz biskup Ignacy Dec. W zespole szkolno-przedszkolnym, którego jestem dyrektorem, odbyła się bardzo ważna uroczystość, spotkanie z biskupem diecezji świdnickiej Ignacym Decem. Takie spotkanie ostatnio odbyło się 5 lat temu, więc jesteśmy szczególnie zaszczyceni obecnością biskupa w naszej szkole. Pani dyrektor, witając dostojnego gościa, zaznaczyła, że nauczyciele i wychowawcy szkoły starają się wpajać dzieciom chrześcijańskie wartości, takie jak odpowiedzialność za drugiego człowieka i aby w miłości do Boga potrafiły się jednoczyć. Pani w tym powitaniu powiedziała, że szkoła nie tylko zajmuje się przekazywaniem wiedzy z poszczególnych przedmiotów, tak, ale także szkoła jest instytucją wychowawczą i promuje wartości takie moralne, humanistyczne, a także religijne i dba o to, żeby dzieci były odpowiedzialne, żeby były pracowite, punktualne, prawda, cierpliwe i przede wszystkim ofiarne. Te jakże istotne przesłanie przedstawiły dzieci w przygotowanej inscenizacji opowiadającej o dobrym pasterzu. Ksiądz biskup z chęcią odpowiadał na pytania zarówno zaciekawionych przedszkolaków, dla których nie zabrakło słodyczy i błogosławieństwa, jak i starszych dzieci, które z zaangażowaniem brały udział w spotkaniu. No myślę, że atmosfera w szkołach, która odwiedza, jest bardzo taka właściwa, poprawna. Cieszę się, że we wszystkich szkołach też jest katecheza. No i jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że katecheza jest w szkole i w związku z tym też biskupi mają wstęp do szkoły, żeby, prawda, żeby się spotkać z pedagogami i w każdym takim odwiedzeniu moim to są takie dwie części. Pierwsza część to jest spotkanie z dziećmi czy z młodzieżą, tak, jest zwykle jakiś program i mam okazję, żeby dzieciom, młodzieży coś powiedzieć, także oni mi stawiają pytania, bo rzadko czasem biskupa widzą, czy mają okazję z nim rozmawiać i tutaj jest akurat taka okazja, żeby właśnie porozmawiać, żeby zapytali mnie o coś i chętnie odpowiadam. Widzę, że młodzież i dzieci to bardzo dobrze przyjmują i jest też spotkanie w drugiej części z kadrą pedagogów. Mam okazję podziękować, prawda. Zdaniem księdza biskupa atmosfera w szkołach jest właściwa. Wyraził on zadowolenie z faktu, iż we wszystkich szkołach prowadzone są lekcje religii, co pozwala również biskupom na dotarcie do dzieci i młodzieży. Bardzo się cieszę, że szkoła jest nie tylko placówką kształceniową, ale także jest placówką wychowującą. Bo człowiek potrzebuje wychowania. Jak zaznaczył ksiądz biskup, spotkania tego typu prowadzone są w dwóch częściach. Pierwsza to spotkania z uczniami, podczas których młodzi ludzie mogą zadawać nurtujące ich pytania. Czy biskup był w Rzymie? Czy księdzowie mogą mieć żony? Druga część to spotkania z pedagogami, podczas której istnieje możliwość podziękowania im za pracę edukacyjną, życzenia oraz przekazania im dyrektyw wychowawczych. Chciałbym życzyć, żeby rzeczywiście to wasze oddziaływanie było nie tylko na sferę poznawczą, prawda, na intelekt, prawda, dzieci, ale także na serce, prawda, na wolę, żeby przez nauczanie dzieci, młodzież stawały się lepsze. Spotkanie z biskupem daje nam dużo rzeczy, możemy się nauczyć na religii, dużo rzeczy.